Siema ziomki i ziomale, witam Uksantora na kanale. Witam, witam w filmiku poświęconym sprawom zombie dolcy. Jak zdobywać zombie dolce? Zombie dolce to jest ta waluta, którą tutaj mam i nie mam jej zbyt dużo w tej chwili, tylko 68. Ona jest potrzebna praktycznie do wszystkiego i można ją kupić za pieniądze. Rzeczywiście te urogąbki się wydaje na naszej klasie. Na Facebooku zwykłe pieniądze, na Grypel nie wiem, też pewnie pieniądze, nie jakąś walutę specjalną, no ale można je zdobyć inaczej. I przede wszystkim, żeby to zrobić, trzeba osiągnąć, z tego co wiem, 35 poziom. Trzeba osiągnąć 35 poziom, tutaj nie piszę na stronie Zombie City Info, ale trzeba wybudować planetarium. Tak, nie, nawet pisze 35, tutaj jest gwiazdka, taka malutka. Od 35 poziomu kupuje się za 250 tysięcy planetarium i jest dosyć trudne do zbudowania. Jeśli się ma dobrych znajomych, można poprosić znajomych do wysłania materiałów na budowę. Nawet jeśli ktoś jest początkujący i ma limit 35 tysięcy prezentów, to nie jest w stanie odebrać wszystkich prezentów do budowy planetariów w jeden dzień. 3 dni to zajmuje, bo na przykład schody kosztują 1000, a potrzeba ich aż 25, to 25 tysięcy już zabiera. Dachówkę można sobie rzeczywiście wykopać, ale można ją też dostać, wykopać w centrum biznesowym łatwo. Tutaj można dostać kolekcję kociąt lub dostać też prześcieradło. Nie jest, to pierwszy etap jest trudny. Drugi etap już trochę łatwiej, bo co prawda atrament jest drogi, bo 3000 kosztuje, a tutaj można dostać kolekcję piłkarską 15 i kolekcję szczeniąt 10. A więc te rzeczy nie kosztują, jeśli się dostanie kolekcję. Jeśli się dostanie bateryjkę i taśmę filmową, no to też to kosztuje i znowu dużo limitu zabiera. Kamień księżycowy nie jest drogi, bo tylko 1000. Oscar zombie, z tego co wiem, też tylko 1000 kosztuje. Meteoryt tutaj, to są tanie rzeczy i to można otrzymać spokojnie w jeden dzień. Prezenty na trzeci etap. I tak jak zbudujecie planetarium, to można robić właśnie kolekcję szmaragdową, a z kolekcji szmaragdowej można otrzymać zombie dolce. I już tłumaczę, jak to się wymienia. Wchodzi się w planetarium, tu mam wybudowany budynek planetarium i te kolekcje tajemniczą hiper i przerabianie hiper na japońską pomijamy, bo najlepiej tylko wymieniać kolekcję japońską na szmaragdową. A jak zdobyć kolekcję japońską i bozon Higgsa, to wytłumaczę w dalszej części filmiku oczywiście. I tutaj już tłumaczę. Jeśli na przykład już sobie znajomy wykopie 100 bozonów Higgsa, to trzeba podzielić tą wartość na 5, bo każda kolekcja ma 5 części. Tutaj jest ćwiartka, złoty orzech, szmaragd, klonowy listek i słomka. No więc jeśli masz 100 kolekcji, po podzieleniu na 5 trzeba wymienić 40 tutaj elementów. Czyli na przykład trzeba mieć też pomyliłem się. 20, 100 podzielić na 5 to jest 20. Ja tylko tutaj odniosłem się do 200. Przy 200 trzeba wymienić 40, ale też trzeba by mieć 400 kolekcji japońskiej. Ja sobie wymienię po 40, bo mam 200. Tak, tutaj wymazać, wypisać. Dobrze, teraz jeśli się ma 200 trzeba się dobrze, dosyć dużo nakopać. Ja wymieniam po 40 i patrzcie, mam 241 kolekcji szmaragdowej, tylko wszędzie powymieniam po 40. Tu już mi ubyło oczywiście tych bozonów, ale nie ma się co przejmować. Tak, pięknie, pięknie. I już miałem też trochę
zmietka tej kolekcji szmaragdowej, ale wymienię oczywiście po 40, po 40 i takim sposobem mam, tutaj widzę, prawie 240 kolekcji szmaragdowej. Teraz powiększę na duży ekran, żeby było widać, ile mam dolcy. I przejdę do kolekcji szmaragdowej. To ja klikam 3 razy w ostatnią stronę i tutaj ona się wyświetla. I którym klikiem sobie kliknę w kilka razy ten. Zostawię sobie jedną, żeby mi nie wyskoczyło, że ją znalazłem. I w tej chwili z 68 dolcy zrobi mi się dużo więcej. Tu, 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 pięknie, 782 dolce w tej chwili mam. Z 200 kolekcji szmaragdowych dostałbym 600, ale wymieniłem więcej, jeszcze trochę miałem. Tak więc teraz dolcy mam dużo i pięknie. A teraz tłumaczę, co potrzeba, żeby zdobyć kolekcję właśnie tą japońską i bozon Higgsa. Japońską kolekcję należy kopać w literce J. Można sobie założyć multikonta. Jakie takie multikonta rzeczywiście mam, ale można też kopać u znajomych. Dużo znajomych ma literkę J i wchodzi się na takie swoje zrobione multikonto lub do znajomego. Ja mam akurat ponad 20 takich multikont, tak więc sobie kopię spokojnie literkę J i tutaj jak się ma autoklikera, bardzo łatwo to się robi. Wystarczy pokopać 300 razy w literce J. Nawet nie popatrzyłem, ile mam tej japońskiej. Wystarczy pokopać ją. No i pięknie, kolekcja japońska już pokopana. Teraz sobie już SOPO 6 pokopałem. Zobaczmy sobie, wrócę sobie do planetarium, żeby zobaczyć, ile mam kolekcji japońskiej na ostatnią stronę. Tutaj mam 125, 198, 230. No powiedzmy, odniesiemy się do japońskiego parasolu. Mam 125 kolekcji japońskiej. Idę do SOPO 7. Pokopię sobie kolejne multikonto. Akurat u mnie łatwo, bo nie muszę szukać. Dlatego odniosłem się do multikont w tej chwili. No można też u znajomych szukać, ale to musiałbym poświęcić więcej czasu na to. I kopię kolejną literkę J. Tak, kolejna literka J pokopana elegancko. I zobaczmy, ile teraz mam japońskiej kolekcji. Przejdę na ostatnią stronę, na ósmą. Przybyło, mam 134 japońskich parasolów. I tak kopać u znajomych, wykopię się dużo, dużo japońskiej. Można też kupić u niektórych znajomych u kupca, ale nie będę zdradzał kto, bo mi będziecie wykupywać u jednego znajomego, bo jeden tak właśnie ładnie wystawia. A teraz może sobie wyjdę z moich multikont i przejdę sobie do znajomych, tylko nie wiem, czy akurat już znajomi sobie nie zostali pokopani, czy nie będę musiał odświeżyć gry. Ale tego znajomego można pokopać. I tutaj elegancko jest bucik. Ale wrócę sobie jeszcze do mojego planetarium zobaczyć. Mam 21 bozonów Higgsa. I teraz chodzi o te bozony. Skąd je zdobyć właśnie? Bozony należy kopać w bucie Silvera. A but Silvera wygląda właśnie tak. Tutaj są dwa. Tak więc biorę się za kopanie tego buta Silvera. Do 300 razy oczywiście u każdego znajomego. Ja sobie ponad 300 pokopię. I wystarczy poczekać, aż się pokopię ten but Silvera. But Silvera już został pokopany elegancko u Wiolki. Poszukamy następnego znajomego, który mógłby mieć może. Bożena pewnie ma, ale zobaczmy, ile mi przybyło butów. Bozonów znaczy się. Już mam 27. Nie przybywa zbytnio dużo, ale jak się pokopię u znajomych dużo razy, no to można zdobyć. Mam 27. Takie wysokie poziomy zazwyczaj mają buta. O właśnie, but jest tutaj. Można od razu pokopać następnego. I jedziemy z tym koksem. 27 bozonów. I znowu wystarczy poczekać. U tej znajomej widocznie ktoś już trochę pokopał, więc nie było całe 300, ale i tak dużo, więc zobaczmy, czy przybyło.
27 miałem. Dalej mam 27 właśnie. Jak jest znajomy już częściowo pokopany, to rzadka szansa, że wypadnie, bo nawet jeśli jest całe 300 łopat do kopania, to czasami wypadnie nawet tylko jeden bozon. Ale jak już jest 300, to rzadko kiedy się zdarzy, że nie wypadnie. Z tego co wiem, to Justina właśnie nie ma buta, nie pamiętam, żeby miała, tak więc trzeba pokopać u innych znajomych. Niektóre wysokie poziomy nie posiadają, no i trzeba poszukać u innych poziom, u innych ludzi. Tak więc czasami się zdarza nawet u niektórych 70, nawet 60 poziomów buty, a nie zdarzają się u niektórych takich wyższych. No cóż, ludzie na pewno mają buty, ale nie wystawiają ich. Może nie wiedzą, a niektórzy mieli, a schowali też. No i kolejny but do kopania. 27 bozonów, zobaczymy czy przybędzie. Tak, tutaj już zakończyłem kopanie. I zobaczmy ile tych bozonów przybyło. Czy rzeczywiście dużo więcej, czy mniej. Czasami przybędzie. No, jeden tylko, więc to tak wypada, czasami jeden, a zdarzy się, że czasami wypadnie sześć, tak więc można być zaskoczonym. No i tak, tak trzeba kopać, kopać, kopać cierpliwie. To nie jest tak, że się w jeden dzień wykopie 200. Czasami trzeba poświęcić tydzień, dwa tygodnie, żeby wykopać 200. Ja tego nie miałem w jeden dzień wykopane te ponad 200 bozonów. To zajęło mi trochę więcej czasu, no ale to jest dużo dolcy, dużo pieniążków, które trzeba by wydać. A tutaj to się ma za darmo. No i w taki sposób właśnie zdobywamy kolekcję szmaragdową. A przy okazji taki inny sposób na zdobywanie kolekcji szmaragdowej, ale to trzeba wydać kolekcję szmaragdową. To jest zdobywanie tych w tej chwili kaczuszek, ale to jest wydawanie dolcy, żeby zdobyć dolce. Takie nawet więcej się straci niż się zdobędzie. No ale przy okazji inne rzeczy wypadają z tych kałuż, z tych kaczuszek, które tutaj mi ktoś nie kliknął. No ale z tego przy okazji można zdobyć kolekcję Halloween. A kolekcja Halloween jest potrzebna do osiągnięcia za zmianę kolekcji Halloween. No tutaj już jakiś czas wymieniam te wiaderka i kolekcja Halloween też mogę sobie wymienić. Ona daje po 5 zombie dolcy i ładnie 927 dolcy w tej chwili mam. A trofeum, może źle powiedziałem, osiągnięcie trofeum na wymianę kolekcji Halloween. Gdzie ono jest? Tylko tutaj te pszczołki tak dziwnie działają. Może ja już zrobiłem? Nie, tutaj wszystkie są pokazane. O, to jest to. Kotek. Otrzymak. Nie, to nie to. To pomyliło mi się. Gdzie to jest? Kolekcja Halloween. Nie pamiętam, który to, ale któryś się dostaje. Hipopotama. Tak, hipopotama można zdobyć wymieniając wiele razy kolekcję Halloween. Tak, i tutaj jeszcze mi zostało. Muszę wymienić jeszcze 133 kolekcje. Nie, wymień dużo kolekcji. 133 z 250. Trzeba by odjąć 250 ze 133. Jeszcze tyle muszę. No, a to jest trudne osiągnięcie. Na szczęście teraz Mietek pomaga w zdobywaniu tego. No, ale to trzeba mieć dolce, żeby po prostu Mietka uruchamiać, a jak się ma dużo dolcy, to można i Mietkę uruchamiać. No więc tyle temat na temat zombie dolcy, jak je zdobywać. I tymczasem to odcinek odświeżony, jak zdobywać dolce, uważam za zakończony. Tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się, pa pa! Tru, 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 tru.